Krystyna Sibińska i kolejny gorzowski bohater. Troszkę z okolic Gorzowa, ale możemy tutaj powiedzieć, że jesteśmy cały czas w obszarze oddziaływania Gorzowa. Pan Adam Kulczycki, sześciokrotny mistrz Polski w taekwondo ITF. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Przyjechał pan do nas ze Strzelec Krajeńskich, bo tam na co dzień pan trenował jako zawodnik, ale też trenuje pan już młodsze pokolenie. Tak, dokładnie. W Strzelcach Krajeńskich zaczynałem stawiać swoje pierwsze kroki. Obecnie w Strzelcach Krajeńskich nie trenuję, prowadzę po prostu zajęcia pod Strzelcami Krajeńskimi w miejscowości Zwierzyn. Tam rozwijamy szkółkę, tam rozwijamy młodzież, tak więc ze Strzelec przenieśliśmy się do Zwierzyna. Czy w tak małej miejscowości są potencjalni zawodnicy? Bo przecież wydaje się, że raz, że niedużo mieszkańców, młodzieży coraz mniej, a tam ma działać klub. No powiem szczerze, że na początku jak zaczynaliśmy były duże wątpliwości, czy sekcja się w ogóle przyjmie, czy będą chętni, czy będą osoby zainteresowane. Na dzień dzisiejszy klub się rozwinął tak, że ćwiczy u nas, począwszy od dzieci od 5 roku życia, po seniorów około 60 zawodników. Tak więc gdzieś tam jest szansa, że ten klub dalej będzie się rozwijał, że tych chętnych będzie coraz więcej. Tak więc będzie się działo. Będzie się działo. Taekwondo jest stosunkowo młodą sztuką, jeśli mówimy o sztukach walk wschodu, bo przecież to jest czas tak naprawdę kilkudziesięciu lat. Oczywiście wcześniej były jakieś tam inne formy, ale w takiej formie, jak w tej chwili walczycie, trenujecie, to jest coś takiego całkiem młodego. Coś młodego, ale coraz bardziej zaczyna się przyjmować tutaj u nas w Polsce, w Europie. Coraz więcej ludzi zaczyna podpytywać też od taekwondo, coraz więcej osób chce ćwiczyć taekwondo, tak więc dużymi krokami zaczynamy gdzieś zmierzać. Według pana dlaczego akurat taekwondo, a nie wiem, jiu-jitsu, czy jakieś tam karate, judo? Dlaczego? Mi się wydaje, że też forma gdzieś tam walki w stójce, która też rządzi się swoimi prawami, też ma swoje zasady. Przede wszystkim strój i ubiór, który ubieramy, który posiadamy, to przykuwa bardziej, gdzieś przyciąga rodziców z racji tego, że te białe stroje, które tak fajnie się prezentują na tych młodych, małych zawodnikach, gdzieś tam powoduje, że ludzie chętnie do tego gdzieś dążą. Tak więc myślę, że to też przez to gdzieś tam zaczyna się to przyjmować. Każdy jest małym mistrzem. Każdy jest małym mistrzem. Ja zawsze mówię, że kto przyjdzie, kto spróbuje, to już jest wielki sukces, że odważył się, że przyszedł, że spróbował. Tak więc zadałam pytanie, dlaczego taekwondo robi się popularne, a dlaczego u pana akurat właśnie padł wybór na taekwondo? Czy to od początku było to, czy wcześniej trenował pan inne sporty? Powiem szczerze, że wcześniej próbowałem swoich sił i w piłce nożnej, i w szkole grałem też w piłkę koszykową, w koszykówkę grałem. Jeśli chodzi o taekwondo, powiem szczerze, że przygoda z taekwondo zaczęła się dosyć śmiesznie, dosyć fajnie, bo będąc na pierwszej pielgrzymce do Częstochowy, tam poznałem osobę, która zajmuje się właśnie sztukami walki, osobę, która trenuje właśnie tą dyscyplinę, jaką jest taekwondo. I tam zacząłem, że tak powiem, podpatrywać troszeczkę. Czyli niezbadane są wyroki boskie. Dokładnie. Na pielgrzymce można odnaleźć swoje przeznaczenie. I wtedy po pielgrzymce gdzieś tam zaczęła powstawać szkółka w Strzelcach Krajeńskich i tak na dobrą sprawę w Strzelcach Krajeńskich zaczęła się przygoda z taekwondo. Strzelce Krajeńskie, też nieduża miejscowość, a jednak osiągnięcia jako klub bardzo duże. I wielu innych zawodników macie olbrzymie osiągnięcia. To tak buduje. To jest naprawdę takie fajne, że bez żadnych kompleksów, bez żadnych jakichś tam oporów, a zdobywacie medale. No zależy też od osób, od zawodników, którzy przyjdą, tak? Podejście trenera też jest bardzo ważne do sprawy i wydaje mi się, że osoba, która przychodzi na salę, która podejmuje się jakichś treningów, no to jest świadoma tego, co chce robić i gdzieś tam śmiało dąży do wyznaczonych sobie celów, tak? Na początku może te cele nie były jakieś tam duże, że od razu każdy z nas myślał, że przyjdziemy na salę, zaczniemy treningi w taekwondo i każdy z nas zostanie jakimś tam zawodnikiem, zacznie zdobywać jakieś tam wysokie osiągnięcia. Pomału, małymi kroczkami myślę, że sukcesywnie można dojść do jakichś tam wyznaczonych swoich celów. I czy to jest mała miejscowość, czy to jest duża miejscowość, tak, jak to mówię, dla chcącego nic trudnego.
Tak więc... W każdej miejscowości, mniejszej czy większej, może urodzić się mistrz. Może urodzić się mistrz i powiem szczerze, że tych małych mistrzów, gdzie prowadzę zajęcia po bardzo małych miejscowościach, typu Jarosławsko czy Bendargowo, powiem szczerze, że tych małych mistrzów jest bardzo dużo, tych małych talentów jest mnóstwo. Trzeba po prostu ich wziąć, ten, ja tak mówię, ten diamencik podszlifować, wyszlifować, jeżeli są chęci. Można stworzyć naprawdę coś fajnego, coś pięknego. Każda z tych wschodnich sztuk walki to też jest swego rodzaju filozofia. Uczycie się walczyć, ale uczycie się też samoobrony, ale uczycie się też tego, że to, czego się nauczycie, no nie może być wykorzystywane tak, popularnie mówiąc, nie wiem, w jakichś bójkach, rozrubach i tak dalej. Powiem, że tak, zaczynamy od dzieci od 5 roku życia, tak? Jeżeli przyjdzie do nas dziecko w wieku 5 lat, to też od razu nie przechodzimy do sztuki walki, która gdzieś tam bezpośrednio już polega na walce na macie, tylko staramy się zacząć od przede wszystkim zasad, tak? Uczymy przede wszystkim takich małych dzieci pokory, samodyscypliny w jakiś sposób. To jest konieczne, bo każde dziecko chce wygrywać, nikt nie lubi przegrywać i dokładnie, to trzeba ich nauczyć tego, że dokładnie, przegrana jest też elementem sportu. Dlatego staramy się w tym najmłodszym wieku, staramy się uciekać bardziej w formę zabawy niż jakiejś tam rywalizacji. Faktem rywalizujemy, to prawda, ale robimy to w formie zabawy poprzez różnego rodzaju gry, zabawy, konkurencje, rozwijając ich, wprowadzając ich spokojnie gdzieś tam do tego etapu bycia zawodnikiem. Jest pan jeszcze czynnym zawodnikiem, prawda? Tak, jestem czynnym zawodnikiem. W tym roku startowałem na Mistrzostwach Polski, walczyłem o Puchar Polski, tak więc jestem czynnym zawodnikiem, cały czas walczę. Nie przestaje. Tak czy więc to łatwo jest pogodzić, bo przecież musi pan znaleźć czas na swoje treningi, przygotowanie się do zawodów, ale też pogodzić się z tą rolą trenera, więc tu jest zupełnie coś innego. Powiem szczerze, tak mówiłem, dla chcącego nic trudnego. Tak? Jeżeli ktoś będzie chciał pogodzić te dwie rzeczy, to da radę pogodzić. I powiem, chciałbym też rozwijać te dzieci, żeby one gdzieś tam się same rozwijały, ale wymagając czegoś od innych chciałbym wymagać też od siebie, dlatego na dzień dzisiejszy udaje mi się godzić bycie trenerem, jak i bycie zawodnikiem, tak więc te dwie gdzieś tam strony fajnie ze sobą współgrają. Też cieszy mnie to, jadąc na zawody, z początku, z samego rana startują zawodnicy, tak, których ja trenuję, mają szansę wykazać się i fajnie cieszy mnie to i motywuje, kiedy po ich walkach mogą zobaczyć walki trenera, i to gdzieś tam buduje do dalszej pracy. Musi pan sam się też przygotować, tak, psychicznie, a tu właśnie to, że musi pan obserwować, kibicować, czy to pomaga, czy to no powiem szczerze, potrzebna jest taka chwila jakaś dla siebie wyciszenia. Ciężki orzech do zgryzienia jest w momencie startu, kiedy przyjeżdżamy na zawody, rano startują młodsi zawodnicy, tak, później przechodzimy do startów zawodników starszych, gdzie ja startuję. Ciężko to oddzielić, prawda, ale przychodzi taki moment, taka chwila, kiedy no dobra, startowali zawodnicy, oni dali z siebie wszystko, no to teraz 5 minut dla mnie, tak, chwila nastawienia, chwila ustawienia siebie i startujemy, pokazujemy, że skoro najmłodsi zawodnicy mogą, to my jako starsi, jako trenerzy, starsi zawodnicy też możemy. Też możecie i sobie poradzicie. Zaczyna pan nową przygodę, powiązaną oczywiście z tym, co robił pan do tej pory, ale to będzie trochę inna forma teraz pracy. No powiem tak, od września startujemy z nowym klubem, tak, wcześniej współpracowałem z klubem sportowym Dragon, tak więc z tego miejsca chciałbym serdecznie pozdrowić trenera Rafała Bagińskiego, gdzie tak na dobrą sprawę dzięki niemu to wszystko gdzieś tam się udało osiągnąć, tak, tam stawiałem swoje pierwsze kroki, tam jeździłem z tym klubem na pierwsze zawody, tam były pierwsze osiągnięcia, dzięki właśnie trenerowi Rafałowi mogłem stawiać pierwsze kroki jako trener i postanowiłem stworzyć coś nowego. Coś swojego, coś, co będzie, że tak powiem, moje, gdzie będziemy rozwijać zawodników z młodą energią, z młodym duchem do walki. Tak więc od września powstaje nowy klub. Klub będzie się nazywał Klub Sportu Walki Wataha. Tak więc myślę, że będzie groźnie dobrze. Brzmi. Brzmi groźnie, ale nie o to chodzi, żeby brzmiał groźnie, bo ja tak mówię, że Klub Sportu Wataha to będzie coś więcej jak klub, tak? Tak więc myślę, że tam będzie fajna wspólnota, fajni, wspaniali ludzie, gdzie ten klub będą tworzyli. Ukoronowaniem każdego sportowca jest udział, a już na pewno medal w Igrzyskach Olimpijskich. Taekwondo ITF nie jest jeszcze dziedziną olimpijską.
olimpijską, ale taekwondo WTF jest, tak? Tak, tak. One się trochę różnią, więc może dwa słowa o tych różnicach i na koniec, czy gdzieś tam w planach są jakieś pomysły olimpijskie? Powiem szczerze, że zajmujemy się taekwondo ITF i zajmujemy się dyscypliną jako kickboxing, tak? Te dwie dyscypliny są do siebie bardzo zbliżone, dlatego akurat taekwondo ITF i kickboxing, jeśli chodzi o WTF, tak? Dyscyplina olimpijska bardziej skupiają się na nóżkach, tak? Kopnięcia nogami, tak? Tak więc myślę, że kwestia przejścia z ITF-u do WTF-u, tak na dobrą sprawę, nie stanowi problemu. Nie stanowi problemu, gdzieś tam kwestia czasu. Czy takie zakusy olimpijskie macie? Pan jako zawodnik, pan jako trener? Powiem szczerze, że gdzieś tam nie uciekamy gdzieś tam myślami dalej, jeśli chodzi o olimpiadę. Na razie skupiamy się gdzieś tutaj na Mistrzostwach Polski, Pucharów Polski, Mistrzostwa Świata, które też sobie z czasem będziemy brali udział. Tak więc do olimpiady jeszcze nam troszeczkę daleko, ale jesteśmy dobrymi myślami, mamy nadzieję, że gdzieś tam to uda się tymi kiedyś. Dobrymi myślami pozostajemy i bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Dziękuję bardzo.